Cześć, witajcie! Z tej strony Jacob, witam was moi drodzy bardzo serdecznie na moim kanale, w tym jakże nietypowym materiale w moim wykonaniu. Zawsze słyszycie, że robię FIFA albo gry komputerowe, ewentualnie jakieś wyzwania na boisku, ale takie formaty jak teraz mam zamiar przeprowadzić pojawiają się bardzo, bardzo rzadko. No jest to spowodowane jakby pewną drogą, którą obrałem na YouTubie, jest to w zupełności normalne. Ale właśnie, po tym jak wybiło 200 tysięcy na kanale, 200 tysięcy widzów, coś niesamowitego, świetna liczba i każdemu dziękuję wam bardzo za to, że postanowił zostać na dłużej, uznałem, że czegoś brakuje, jakiegoś takiego elementu zapoznawczego może między mną a wami, i chciałem właśnie stworzyć taką miniserię vlogów, w których będę wypowiadał się na pewne tematy. Nie wiem, jak ona będzie długo trwała, może 5, może 10, może jeszcze więcej, albo nawet mniej odcinków, jednak wydaje mi się, że będą one o wiele bardziej naturalne, bez cięć, albo przynajmniej z minimalną ilością cięć, tak żeby nie było to aż takie reżyserowane, że tak to ujmę, jak normalne moje odcinki na YouTubie, bo to tutaj wiadomo, trzeba być świadomym tego, że nieraz jedna czy dwie próby się zdarzają. No i właśnie postanowiłem zrobić pewne tematyczne vlogi, formaty właśnie specjalnie dla was. Jestem świadomy tego, że będzie tego oglądalność o wiele, wiele mniejsza. Jednak nawet jak obejrzy to te 10 tysięcy czy 15 tysięcy osób, będę jak najbardziej zadowolony, bo właśnie będę mógł przekazać taką inną trochę część siebie, bo jak wiecie, albo nie wiecie, no bo to różnie właśnie osoby do tego podchodzą na YouTubie, każdy przyjmuje swoją strategię tego, jak zachowuje się na YouTubie, jakie decyzje podejmuje. Ja może nie tyle jestem inną osobą, co przyjmuję pewną postać Jacoba tak zwanego, teraz w sumie też jestem Jacob, Jakub, zwał, jak ktoś chce mnie nazwać, czy Kuba, nie ma problemu, ale troszkę inaczej różniłbym się w rozmowie na żywo, tak między nami tutaj teraz, a inaczej, jeżeli chcę przeprowadzić jakiś fajny, energiczny materiał, pokazać wam coś ciekawego, to na pewno delikatnie się różni i dlatego też właśnie postanowiłem zrobić takie vlogi tematyczne, żeby, mam nadzieję, że to osprzętowienie całe, jakie tutaj mam, nie przeszkadza za bardzo wam i że jakoś jest w miarę znośna. No i właśnie będę prowadził różne tematy. Tematem numer jeden, jaki postanowiłem przeprowadzić, będzie YouTube, ponieważ jest to coś, co tak naprawdę mnie tu doprowadziło. Wy znacie YouTube'a, ja znam YouTube'a, mam przynajmniej taką nadzieję. I porozmawiamy sobie dzisiaj na jego temat. Wiele ciekawych rzeczy można się chyba dowiedzieć ze strony twórcy, jeżeli jesteście widzami, o których naprawdę nie możecie czasem wiedzieć, bo dlaczego. Będę się troszkę wspomagał, wypisałem sobie temat, o których chcę porozmawiać. Będę się też wspomagał troszeczkę waszymi pytaniami, o których mi zapytałem na zadałem wam temat, tak, i prosiłem o pytania. No i wy też te pytania zadaliście. Najciekawsze tutaj wybiorę i po prostu zaaplikuję do całego filmu, prawda? Dobra, no to co? Zacznę od takiej pogadanki na temat tego, czy to się nudzi, czy czasem robię materiały na siłę i jaka jest moja filozofia odnośnie tego, bo jest strasznie dużo osób, które różnie wypowiadają się na ten temat, dlatego ja powiem wam moją, tylko i wyłącznie stronę, absolutnie subiektywną, prawda? Czy to się nudzi, czy są takie dni, w których mam ochotę tego nie robić, ale pomimo tego, że nie chce mi się, to tworzę jakiś materiał, który miałem tam wcześniej przygotowany albo zaplanowany na dni kolejne, albo coś w ten deseń. Tak, zdarza mi się to. Przypominam, że na YouTubie jestem od prawie 4 lat. Jakoś tak, no czas naprawdę już dość długi. I każda osoba, nawet już nie robiąca nic na YouTubie, po pewnym czasie zmienia swoje zainteresowania, zmienia swoją, jakby zmienia podejście do wielu spraw, do wielu rzeczy w życiu. No i siłą rzeczy, pomimo tego, że nadal lubię grać w FIFA i nadal lubię to, co robię, to zainteresowanie było taką sinusoidą, mniejszą lub większą, co zresztą odbijało się nieraz na kanale. Możecie sobie zobaczyć statystyki, jak wyglądają różne, czy to wyświetlenia, czy subskrypcje. I to bardzo dobrze też odwzorowuje, jak czułem się z tym, co robię. Na samym początku wiadomo, było to coś dla mnie niesamowitego, fajnego, ludzie mnie oglądali. No i chciało się to robić, prawda? A w pewnym momencie nadszedł taki moment, że poszło to wszystko tak do góry i nie wiedziałem, co robić dalej. Troszkę mi się to przestało nie tyle podobać, co moje zainteresowanie tym spadło. Nałożyło się też wiele rzeczy. Ja też jestem na studiach, do czego też potem dojdę, co w kumulacji wywołało u mnie taką nie tyle niechęć, co takie, a dobra, dzisiaj sobie odpuszczę.
I wiele potem mój kanał potem zaczął tracić. Jak on zaczął tracić, zacząłem jakby przestać być, jak przestałem być aktywny, widziałem, że widzowie przestają być zadowoleni z materiałów, które tworzę, coś tak nagle się we mnie obudziło, że kurczę, to nie na to pracowałem już tyle czasu i nie mam zamiaru tego porzucić tylko dlatego, że mam na chwilę, że mi się nie chce, bo najchętniej to bym leżał do góry brzuchem, nic nie robił. Dlatego postanowiłem, że naprawię się. I potem znowu jest taki wzrost w górę, który wydaje mi się jest widoczny, nawet chyba do teraz i ta chęć nagrywania oczywiście nadal we mnie jest. Nadal we mnie jest, robię to z przyjemnością. Coraz częściej patrzę w kierunku jakichś innych projektów, które mógłbym zrobić, które mógłbym stworzyć, bo mówię, naturalną rzeczą jest rozwijanie się na okrągło. I jeżeli będę przez cały czas robił tylko i wyłącznie materiały z FIFA, z nie wiem, tam draftów, czy nie wiem, z drogi do chwały, czegokolwiek, to będzie fajne, oczywiście, dla mnie i mam nadzieję, że też dla widzów, ale może się właśnie nie dość, że nudzić, to wprowadza taką pewną monotonię i ona jest wymagana, przynajmniej tak mi się wydaje, że nie ma kanałów bez monotonii w pewnym momencie, ale czasem fajnie jest spróbować coś nowego. Czy miałem dni, kiedy mi się, bo to jest w ogóle takie było na samym początku pytanie, czy miałem dni w takich, których nie chciało mi się nagrywać, a nagrałem, miałem i teraz właśnie się do tego też odniosę. Wiele osób twierdzi, że nie powinno się nagrywać, jeżeli nie ma się na to ochoty. Takie jest twierdzenie, że dzisiaj nie robię. Jestem twórcą, jestem artystą i nie powinienem w ogóle, jeżeli nie mam ochoty takiej, jeżeli mi się nie chce, to wyrąbane. Ja tak za bardzo tego nie traktuję. Moim zdaniem nawet jak mi się troszeczkę nie chce nagrywać, siadać, włączać kamery, już nawet nie samo grać, tylko po prostu ustawiać tego wszystkiego, potem montować tego materiału, to jednak zawsze mam takie coś, że to, że wy to oglądacie i to, że ja to mogę dla was zrobić, to jest tak naprawdę najcenniejsza rzecz na tym YouTubie i nie mam zamiaru przez to, że czasem mówię, to nie chodzi o samo nagranie już materiału, bo jak gram w FIFA, to ja to bardzo lubię, więc to już jest ta przyjemna część, czy tam robisz jakieś wyzwania, coś w tym stylu, czy drafty sobie sklejasz. Tylko samo to najcięższe, tak przynajmniej mi się wydaje i nie wiem czy tak, oczywiście jest to moja subiektywna opinia, po raz kolejny mówię, największy problem twórcy mają z tym, żeby przygotować to wszystko, żeby ustawić to wszystko, żeby potem to posklejać, pomontować, stworzyć miniaturkę, opisać to, no i ja nie podzielam tego, że jeżeli czasem mi się nie chce, to po prostu nie wrzucam odcinka, staram się, oczywiście czasem nie wychodzi, ale staram się zawsze, żeby ten odcinek był przynajmniej raz na dzień, raz na dwa dni, no bo mówię, czasem wypadnie coś. Ale absolutnie nie mam czegoś takiego, że nie chce mi się, nie mam weny, to nie nagrywam, bo nie chcę, żeby to było coś na siłę. Oczywiście można tak mówić w wypadku vlogów, czy jakichś takich kanałów, w których wychodzi raz na tydzień, że nie mam nic do przekazania, to nie robię, tak? Ale w wypadku kanałów gamingowych wydaje mi się, że jednak warto czasem zmusić się do tego, żeby to nagrać, bo słuchajcie, to jest w ogóle niesamowite, bo nieraz moje materiały, które właśnie nie chciało mi się nagrywać, ale uznałem, dobra, robię to, bo wiem, że ludzie na to czekają, sam też chcę widzieć w sobie jakąś taką energię i okazuje się, że potem te materiały były jedne z najlepiej odbieranych na moim kanale, ponieważ, nie wiem, taka chęć do zrobienia tego była na tyle wysoka, że ludziom się to spodobało, mi się to spodobało i właśnie nie było tego, tej monotonii pewnej, czy czegoś w tym rodzaju. Idziemy dalej. Pogodzenie studiów YouTube'a oraz życia prywatnego. Wiele osób też pytało, jak poradzić, czy radzę sobie z tym wszystkim. I powiem szczerze, że różnie to bywa. Są okresy, że jest bardzo ciężko. Na przykład teraz się zbliża taki okres. Najczęściej to są sesje, prawda? Kiedy mam masę do zrobienia na studia. Teraz załóżmy zbliża się okres Team of the Year. To jest też jeden z najbardziej intensywnych okresów, jakie są w ogóle w FIFA. I to jest naprawdę wtedy ciężkie, bo do sklejania filmu jeszcze dojdę, ale wydaje mi się, że rozplanowanie sobie dobre wszystkiego jest potrzebne w tym właśnie wypadku. Jeżeli wiecie, że macie na przykład na 8 na studia, a potem musicie wracać o 17, to właśnie ten okres między tym zainwestować w to, żeby stworzyć jakiś materiał wcześniej przygotowany, mieć koncepcję na nią, jeżeli, nie wiem, siedzi się na wykładzie, który niekoniecznie jest super interesujący, to po prostu sobie rozpisać niektóre rzeczy, jeżeli chodzi o YouTube, a potem zacząć to robić. To jest taka moja, zawsze staram się to jakby z góry mieć przygotowane, co chcę zrobić na YouTubie, a nie usiąść i popatrzeć w ekran, dobra, co dzisiaj nagram. Jeżeli chodzi o te oczywiście bardziej intensywne okresy w roku, tak?
No a różnie to bywa. Jeżeli powiedzmy są wakacje, to nieraz zdarzało mi się usiąść do komputera, popatrzeć właśnie w ekran i metodą, której nie powinienem używać na studiach, czyli podczas tego okresu bardziej intensywnego, powiedzieć sobie, dobra, to dzisiaj zrobimy i tak palcem sobie krążę i to. No i tak powstają materiały. Dobra, odnośnie tego właśnie też ile powstają materiały, bo wielu z Was pewnie nie jest świadomym, że samo nakręcenie filmu to jest, no w wypadku teraz moich materiałów, które tworzę, około 40 minut do 1,5 godziny. To jest samo nakręcenie. Ostatnio Chris MD, też taki YouTuber z FIFA zagraniczny, stworzył film o tym, jak wygląda kręcenie materiałów dla FIFA. On tam jakąś swoją serię pokazał i zajęło mu to 11 godzin. Wiadomo, są takie materiały, które tyle zajmują. Mi osobiście to może aż tyle nie zajmuje, jednak co liczy się do czasu, powiedzmy, co liczy się do całkowitego czasu stworzenia materiału? To jest, tak jak mówiłem wcześniej, ustawienie całego sprzętu, skonfigurowanie tak, żeby wszystko na 100% zadziałało, nagranie samego materiału, wyeksportowanie, stworzenie, znaczy montaż samego materiału, render oraz wysłanie, stworzenie miniaturki. Ja sobie sam tworzę wszystkie grafiki na kanale, więc to też dla mnie jest jakiś tam pożar czasu i nieraz wychodzi, że jeden materiał siadam do niego o 11, a kończę go dopiero o 17, w stylu, że jest już na 100% gotowy. Zawsze staram się, żeby był na 15-16, no ale nieraz się to przedłuży. Wiele oczywiście osób mówi, że a jak już tam, nie wiem, renderuje się, czy nie wiem, jak robisz mi, znaczy jakby wysyła się albo renderuje, to możesz, renderuje się, to możesz robić sobie coś innego. No nie do końca tak jest, bo jednak skupiasz się na tym, żeby to wszystko było dopięte na ostatni guzik i zajmuje to nieraz troszkę czasu. No i potem publikujesz materiał, no i czekasz na opinię. No i właśnie te opinie nieraz przejdziemy do tematu właśnie jak YouTube, przynajmniej w moim wypadku, oddziałowuje na mnie pod względem komentarzy, łapek w górę, łapek w dół. Nie ma twórcy, to wam gwarantuję, nie ma twórcy, pomimo tego co powie, że nie przejmuje się komentarzami negatywnymi w pewien sposób. Oczywiście, po tylu przeczytaniu tylu komentarzy i spędzeniu tylu lat na YouTube, ja mam taki automatyczny filtr dla niektórych komentarzy. Jeżeli ja widzę, że ktoś mnie wyzywa pod filmem, to uznaję automatycznie, to jest debil i usuwam. Nie mam nawet sobie zawracać zamiaru tym głowy. Jednak najgorsi są ludzie, którzy swoim komentarzem potrafią zepsuć twoją pracę. Nie jest on, nie używa przekleństw na przykład, ale pisze coś tak absurdalnego, w tak niemiły sposób i tak może nawet nie wyśmiewający twoją pracę, ale tak mocno podważający, ile to pracy włożyłeś, czy w ogóle dobrze, że to zrobiłeś, że to jest smutne. Tutaj właśnie nieraz mi się zdarzyło, że na przykład poświęciłem na jakieś. Tak są wyzwania z FIFA na żywo, mają nieraz właśnie takie zakończenie, że naprawdę napracowałem się, pomontowałem to, chciałem to jakoś super zrobić, a potem wystarczy, że jedna osoba napisze, że nie wiem, coś na temat wyglądu, albo coś na temat jak ktoś gra, pomimo tego, że widzi dokładnie taki urywek tego wszystkiego. To są najbardziej takie demotywujące. Jednak mówię, jeden komentarz przejdzie po paru chwilach, ale też niesamowite jest to, że na 100 komentarzy pozytywnych widzisz, jak fajne, że chce więcej, coś tam, widzisz się ten jeden i ten jeden potrafi zepsuć wszystko. I to też słyszałem u wielu innych też twórców na YouTubie, że tak jest, no i to chyba jest normalna sprawa. Łapki w dół. Oczywiście przejmuję się nimi, jeżeli jest ich za dużo, jeżeli jest ich tak powiedzmy normalnie, no to są jakieś wypadkowe tego wszystkiego, co się dzieje. Tak, nie każdy mnie lubi na YouTubie. Nigdy nie dążyłem do tego, żeby być jakoś super mega lubianym pod względem, no nie wiem, zachowywania się w 100% inny sposób niż robiłbym to na żywo. Mówię, moje zachowanie na filmach jest oczywiście inne niż na przykład teraz, czy między kolegami, ale to jest normalne, nie pochwalam. Poza tym, ja mam świadomość, że dlaczego nie przeklinam na filmach na przykład? To wiele osób też może zauważyć, że raz użyłem przekleństwa w filmie z Messim, jak go trafiłem, ale to było 3 lata temu, jak emocje były niesamowite i to jeszcze i tak ocenzurowałem. Ja mam w pełni świadomość, że oglądają mnie nie tylko osoby o plus powiedzmy 16, 18, gdzie takie słownictwo jest już na powiedzmy porządku dziennym, że to już nie jest aż takie wow, użył przekleństwa, ale oglądają mnie też osoby młodsze i to właśnie mocno twórcy o tym mam nadzieję, mam wrażenie zapominają, wypowiadając się coś w stylu, że a nie wiem, te materiały nie są dla dzieci, że mnie powinni oglądać tylko dorosłe osoby, a to, że dzieci mnie oglądają, to nie ma nic, nie wiem, odsuwam się od tego.
Ja tak nie uważam, bo każda muzyka, każdy twórca, każdy film, każdy serial, pomimo tego, że może być plus 8, czy każda gra przede wszystkim, że może być plus 18, zawsze będzie miała dostęp do młodszych osób. Nie mówię, że powinno się materiały robić pod nich, ale z uwagą na to, że w tych ludzi po pewnym czasie można pokazywać pewne drogi i o to, jak zachować się na ulicy, żeby potem nie było sytuacji, że naplujesz komuś twarz tylko dlatego, że zrobił to jakiś youtuber. No, to jest, dla mnie to jest niepojęte. Tutaj, no wiadomo, nie zgadzam się z wieloma postawami, jakie są na YouTubie, ale każdy ma swoją filozofię, to jest moja i z tym na pewno no tutaj po prostu tego nie zmieni. Jestem takim człowiekiem właśnie, który wychodząc na ulicę też zachowuje się tak jak teraz tutaj, więc to jest dla mnie jedyne normalne wyjście. No i jeżeli ktoś robi inaczej, to jest jego sprawa, ale ja mam zamiar, jak tak robiłem i to od początku, mając 17 lat, tak się zachowywałem, tak mając teraz 21, mam zamiar robić to samo. No i teraz czeka bardzo jakby ciekawa ze strony osób, widzów. Nieraz pytacie o zarobki. Ciekawa sprawa. Pytacie, czy na YouTubie da się zarobić, czy to jest tak, że można zarobić więcej niż pracując w innej pracy 8 godzin, czy może mniej, czy jest ten stosunek poświęconej pracy do zarobków dobry, zły, czy mógłby być lepszy, czy mógłby być gorszy. Nie będę tutaj mówił bezpośrednio o tym, ile zarabiam, bo to już w kwestii jest każdego. Mogę wam powiedzieć, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o samego YouTube'a, czyli za to, że wyświetlają się reklamy na moich filmach, i to wypowiem się chyba teraz za większość YouTuberów z FIFA, bo to też trzeba rozróżnić. My mamy o tyle problem z naszymi materiałami, że nasz mecz, tak, jest z, powiedzmy, mamy dwa, trzy spotkania w jednym materiale tak naprawdę. Więc jeżeli skumulujemy to wszystko, to jest jakieś nawet godzina filmu, jeżeli byśmy tego nie obrabiali. Ale żaden z nas raczej nie lubi takiego formatu, dlatego staramy się jak najbardziej skompresować to, wyciąć najciekawsze akcje, żeby było jak najbardziej żywo. I nieraz taki materiał kończy się na 7, 8 minutach, 6, 5 nawet, czy do tak zakładam 15, to jest chyba najdłuższy, co można zrobić. To jest przynajmniej według mnie. I tutaj bardzo często ludzie myślą, a ile wy to nie macie wyświetleń. Wyświetlenia w tym momencie mają bardzo małe znaczenie, bo dla YouTube'a liczy się, jak długo trwa materiał. Jeżeli zobaczycie na film mój na przykład, który ma 7 minut, on ma tam jedną reklamę przed całym, albo ogólnie jedna reklama pojawia się w trakcie filmu, i zobaczycie na przykład jakichś let's playerów, którzy mają po 40 minut, 30 minut materiału, tam tych reklam jest o wiele więcej. I właśnie to od tego zależne jest, ile zarobisz na YouTube. Ja obecnie przy 4 milionach, no zależy, bo teraz to w ogóle jest super okres z subskrypcjami, z wyświetleniami, za co mega dziękuję, ale powiedzmy, mój taki wcześniejszy bilans plus minus za 2,5 miliona wyświetleń, to było powiedzmy ta najniższa krajowa. Więc to jest, może trochę dobrze, może trochę źle, nie wiem, ciężko mi to ocenić. Poświęcam na to i tak na każdy materiał około 6-5 godzin plus myślenie dookoła, tworzenie różnych grafik, które też nieraz już po wrzuceniu filmu się potem tworzą do serii jakiś. Czy to jest sprawiedliwe, czy nie, to już nie mi oceniać. Więcej oczywiście zarabia się już z tych, powiedzmy, dodatkowych partnerstw, czy to, nie wiem, z firmami, które cię jakoś wspierają, czy reklamujesz coś, to no, zwykła reklama, tak? Pokazuję coś na swoim kanale, ktoś chce, żebym ja to pokazał dla was, no i jeżeli to jest dobra reklama, to wiadomo, kompensata finansowa zawsze z tego jakaś tam jest i to jest zdecydowanie pewniejsze źródło niż sam AdSense tak zwany. No i na pewno nie można narzekać. Reasumując wszystko do kupy, na pewno nie mogę narzekać na to, jakie, powiedzmy, jakimi kwotami się tutaj operuje. Pozwoliło mi to na wiele fajnych rzeczy. Ja strasznie dużo inwestuję, jeżeli chodzi o te pieniądze z YouTube'a, w sprzęt i takie zwykłe życie. Jestem strasznie lubię wyjść sobie do kina, strasznie lubię pójść gdzieś z moją dziewczyną, z Magdą, czy nawet ze znajomymi gdzieś wyjechać. I przez to, że robię to, co robię, jest to możliwe i to jest chyba chyba najfajniejsze, co może być, tak, że można to skrócić do tego, że gram w FIFA i zarabiam pieniądze, tak? To jest marzenie każdego tak naprawdę dzieciaka, przynajmniej moje było, że chciałem grać sobie w gry i zarabiać pieniądze,
więc po części sobie to spełniłem. I grając sobie, oczywiście to tak mówię ogólnikowo na maksa, zarabiałem pieniądze, więc jest ok. Jeszcze wiele osób pytało się, czy w dzisiejszych czasach można się wybić. Słuchajcie, wybić się zawsze można. Jeżeli patrzycie na FIFA samą w sobie, zaraz dojdę do jeszcze kolejnego tematu. Jeżeli patrzycie na FIFA, to oczywiście są już pewne osoby, tak? No ja też założę się, że jestem jedną z nich, jakby nie było, które narzucają tam pewne, no nie tyle standardy, co jeżeli robisz to, co my, to nigdy się nie wybijesz. Musisz tworzyć coś niesamowicie innego, coś fajnego, jakąś, nie wiem, serię, czy coś robić, czego my nie robimy. I dopiero wtedy jest szansa nie tylko, żeby zostać przez widzów zauważonym, ale też przez nas. My naprawdę nie chowamy się dla jakichś fajnych pomysłów i jeżeli ktoś pojawia się taki z czymś naprawdę mega fajnym, to staramy się to wspierać. No i tutaj też dochodzimy do tej społeczności FIFA. Tutaj niewiele osób się na ten temat wypowiadało. Ale warto chyba o tym wspomnieć, przede wszystkim ekipa Fantasy, jak dla mnie, jest taka najbliższa i jestem mega dumny z tego, co powstaje, z tego, co się tworzy, bo działa to naprawdę świetnie, przynajmniej moim zdaniem tak to wygląda, że mamy tam pewną grupkę osób, która wspiera się nawzajem w tym, co robi, nie jest dla siebie konkurencją, a właśnie takimi znajomymi, bardzo dobrymi, którzy pomagają sobie przede wszystkim, którzy, jeżeli coś ktoś zepsuje, to od razu ma też informacje o tym, tworzymy wspólne serie i to mi się bardzo podoba. Jednak wiadomo, nie ze wszystkimi tutaj, powiedzmy, na temat społeczności FIFA się zgadzam. Jest nie tylko w FIFA, ale też na YouTubie jest strasznie dużo hipokryzji, co mnie też boli, bo ja nigdy jakby hipokrytą staram się nie być. Jeżeli coś mówię, to robię, a jeżeli coś mi się nie podoba, to też na ten temat mówię. No i niestety strasznie dużo hipokryzji jest, jednak ona nie jest aż tak bardzo zauważalna, powiedzmy, na tych, przynajmniej wokół ludzi, z którymi ja się tutaj obracam. I to mi się podoba, że no sami znacie Lachu, Kamek, Vibe, Dev, Koza, no każdy, Nexion przecież. To są osoby, z którymi ja mam bardzo, bardzo dobry kontakt, za każdym razem jak się widzimy, to bardzo mi się to jakby podoba, te nasze spotkania, taka wymiana opinii i na temat tej grupy Fantasy, jestem mega dumny, że powstała taka społeczność, a przede wszystkim wy, bo za każdym razem naprawdę jak ktoś mnie spotyka na ulicy i rozmawiamy sobie chwilę, to zawsze pojawia się ten wątek ekipy Fantasy, że fajna sprawa, że coś takiego jest, że ta grupka osób, które może wymieniać się jakby poglądami, czy robić różne materiały w różnym stylu. To jest mega, mega fajny. No i słuchajcie, powoli tutaj chyba dochodzę do końca takiego mojego wywodu na temat YouTube'a, o tym, jak ja się z tym czuję i jak powinienem, a raczej jak zachowuję się na nim, tak? Jeżeli chodzi o to, co powiedziałem, czy to ma jakikolwiek sens, nie wiem. Robię to po raz pierwszy, widzę, że tam 27 minut jest na liczniku, czyli czas zaraz też mi się skończy, oczywiście kamerowy taki, no właśnie, to jest sprzęt techniczny, znaczy sprawy techniczne, które was tutaj nie będę tutaj wprowadzał. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że powiedziałem coś ciekawego. Ostatnio właśnie też strasznie dużo oglądałem takich materiałów, gdzie ludzie po prostu mówili. Jeżeli ktoś tutaj dotarł do tego momentu i nie zanudził się na śmierć, no to bardzo, bardzo mnie to cieszy. Jeżeli macie jakieś tematy, to oczywiście dawajcie znać. Ja mam nadzieję, że było miło, że fajnie wam się tego wszystkiego słuchało. Jeżeli macie jakieś pytania, o których, powiedzmy, źle się wypowiedziałem pod względem, za bardzo ogólnikowo coś zabrałem, to dajcie znać w komentarzach. Ja każdy rozsądny, fajny komentarz, na takie komentarze odpowiadam. No i tak, chyba to wszystko, co chciałem tutaj powiedzieć. Tak mniej więcej, powiedzmy, ogarnąłem to, co chciałem i tak, patrzę na jeszcze komentarze, ostatnio tutaj na Facebooku, czy czegoś nie ma, ale chyba nie. Dobra, to w takim razie dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Już następny będzie może za tydzień, może krócej, może dalej. Ciężko mi powiedzieć, zależy od waszego odbioru. Ale mówię, nie spodziewam się, żeby było na tym jakoś niesamowicie dużo wyświetleń. Trzymajcie się, dziękuję wam bardzo za uwagę, no i do usłyszenia kolejnym razem na moim kanale.